Siemano, witam was bardzo serdecznie z tej strony Zwykli Dzieci. Zapraszam was na kolejny odcinek z Metro. Będziemy tym razem opuszczać na dół most. Słyszycie ten dźwięk? Światło. Gasimy wszystkie źródła światła. Jak się tylko da. Tu ktoś śpi? Nie, to jest... Tu ktoś śpi. Śpi. Bardzo ciekawe. Ja go obudziłem tym. Niechcący. Jest, okej. Okay. Lecimy dalej. Po cichaczu. Da się przejść. To jest kibelek. Naciskamy zapisz. Jest typ. Ja co tak? Семён, ты вернулся? Ты чего, обалдел? Они же с Кириллом всех демонов и сети поклялись. Такие не возвращаются. Заводфёны. Да кого хочешь спросить? Могем бы... Нехристи перехватили, а не летит из новых основных... Рыбы! Забачьте, рыбы! Сгрефил Семён просто. И не такое придумывают. Я уже записываю, а? Либо с демоном не идти. Нет, брат, не сгрефил он. Как вернулся в храме, скандал устроил. Гаси мышечки, сейчас твои кисло. Теперь вместо Семёна за еретика молиться, понял? Ох ты, за еретика? Хотя дело богоугодное. Помпуем ровер. Переместился, порог поцеловал и обратно ушел. К демонам, понял? Ну, пролетим далее. Да, а Кирилл что? Похоже, разводиться не будет. Сам отец Силандии прикинул. Не зауважу нас. А чего еретикам этим надо? Чего прям? Не до этого творить. Да что тут думать? На ту сторону хотят, как все. С тыми дядами не будем ничего делать. Сбираем, курды, с гостя рzeczy. Не ma проблему, окей. Okay. Сходим на дół, да się? Tutaj? A, tak też się dało przejść. Okej. Okay. Co dalej? Wszystkie lampy gasimy. Jest typ. Idźcie na górę. Idziemy na górę, dobra, lecimy. No zobaczmy, co będzie. Dostał kopa w japę. Gasimy wszystkie światła. Lampy lecą. A my jesteśmy spesopsem. Nie, bez problemu. Bez problemu ogarniamy. Fajnie, kurde, po cichaczu Marcinowi się je udaje. Bez przypału. Gospod miłostywy i sprawiedliwy. Zaszczyci nas od prikosnowienia lukawego i oddychania jego. Ja bym zrobił tak. Zapisał, spróbował zabić... Ciężko. Co takie? Plocho ciebie? Kuźwa. Dobra, wczytujemy. Trochę przesadziłem. Okej. Okay. Ale całkiem nieźle szło.
No, wkręciłem się, kurde, w klimacik, co? Fajnie jest, kurde, takie... Trzyma w napięciu skradanka. No niestety... Ja bym na razie tego pyknął, bo... Okej, dobrze. Pomodlił się? No i załatwione nie są. Trzech załatwiłem w jednym miejscu. Całkiem spoko. Całkiem spoko. Dobra, gasimy to. Cyk. Zbieramy rzeczy. Przydadzą nam się od cholery, kurde, tego jest. Upgrade'y. Dobra. Ładnie to idzie. Musimy znaleźć pewnie jakieś miejsce, w którym będziemy mogli zrzucić ten most na dół. Pompujemy standardowo, ładujemy. Ten noktowizor jest epicki. W ogóle bez tego noktowizora to ja... Oh. No byłoby dużo gorzej. Czekaj, lina tu jest jakaś. A jest, można wejść. Można wejść na górę? No co, wjeżdżamy, co tam. Pyk? Pięknie. W ogóle, żeby było śmieszniej, to nagrywam ten odcinek o 11 w sobotę. O 12 ma być. Ciekawe. O, wywaliło mi grę. Dobra. Zapiszmy, bo coś tu się wywala. Już widać, co trzeba zrobić. Nie zrzuciliśmy go. Zapisujemy. Da się? Bez problemu się udało. To easy. Jest easy. Kurde, oni sobie coś tam gadają. Trochę mnie to nie interesuje, bo interesuje mnie, żeby przeżyć z tymi dziadami, kurde. Czekaj. Ładujemy. Nie chcielibyśmy, żeby się nam skończył prąd na jakiś, kurde, w jakimś krytycznym momencie. O kurwa. Czekaj. To jednak ten noktowizor by się przydał, przydałby się go wyłączyć, skoro go się tak świeci. Jest fizyka. Ale mi uderzył! Widzieliście to? Czy ja przypadkiem nie ciłem jakiś alarm? Proszę.
Idą typy. Kurna! Co tu się stanęło? Czemu oni nagle mnie zaczęli atakować? Już się zaczęło robić niedobrze teraz. To jest alarm jakiś, kurna. Cholercia, widzicie? On widzi trupa. On widzi tego trupa tutaj, kurde, na schodach. I ja mam teraz cholera problem. Da się jakoś trupa podnieść? Schodzi. Kurziwa, jaki ja jestem zezulec. No weźcie mnie, kurde, uśpijcie. Load. Dziękuję. Szybki zapis, okej, okay, dało się. Musimy mu chyba dać zejść i strzelić go w łeb. On tam musi zejść. No. Wolę go załatwić na dole. Jest, idzie. Widzę źródka. Dobra. Cholera jasna, no. Nie ma żadnego tego dzwonienia. Jest spoko. Jest naprawdę spoko. Zapiszmy to chyba. Jak nie ma alarmu, to jest spoko. Teraz nie jest spoko. Ale spróbujemy po cichaczu to zrobić. Da się to, da się, uda się. Ciekawe, kurde, jak oni to zrobią. Najlepiej to by wyglądało, jakbyśmy... Dlaczego to dzwoni? Ej! To mi się nie podobało. Co oni są tacy uczuleni? Jaki bezsens totalny. Coś się chyba zbagowało. I my chyba już tego nie przejdziemy po cichaczu. To przeszkadza. Dobra, jeszcze raz zróbmy, wczytajmy to w cholerę. Coś czuję, że już dupa. Coś się gra zbagowała, niestety. Farcinek popsuł. No szkoda, bo... Czemu się zapisało ze strzałem? Ja nie strzeliłem w tym momencie. Zajebiście, po prostu kurna... I co mam teraz zrobić? Upierdliwa jest ta gra czasami. Coś im kurna nie wyszło. Jak teraz... Będzie teraz... Bim, dzwony. Chyba
A teraz kurde nie było dzwonów, co za gówniak. Głupie, nie? Jezu, ile typa tu jest? Ile tutaj typa było? Jak mam to przejść? Jaka w ogóle sytuacja? Kurwa gon, no. Co save, to obyczaj. Głupie. Chyba coś boty im się popsuły. Pieprze to. Dobra, koniec tego. Dość, już mam dość. O kuźwa. I tyle kurde, nie będę się z nimi pierniczył. Flety pieprzone. O, ten się poddał. I o to chodziło, kurna. Na glebę. Na glebę, cieniasie. Ale ich zatrzymałem, jaka beka w ogóle. Obsańcy. Ciebie też to czeka, strzał w japę i koniec. Kurde, tam się będę pierdzielił. Po cichaczu, Marcin, chce przejść. Nie ma po cichaczu. Gra mi nie daje przejść. Dobra, co będzie za tymi drzwiami? Skopa. Добрались, значит, великие проклятия. Катерину увели и до меня добрались. Ух ты, шустрый Артём. Слушай, мы здесь просто проездом, понял? Если наших пропустят, они стрелять не будут. Мы старались ваших не обижать, кстати. А Катерина сама нас просила забрать ее с дочкой. Ну что, все понятно? Чего не понять-то? Сначала головорезов местных извели, а теперь за нас взялись. Стариков и детей тоже убивать будете? Или уже вдоволь крови напились? Вся мусор и вяпа. Херетик. Уезжайте с глаз долой. Пусть Бог вас за грехи карает, а мне надлежит паству мою беречь. И все, опущу его. Братья, внимание! Огонь не открывать! Слышите? За стрельбу прокляну! Ну, иди. Вы, главное, не стреляйте, а машинисту скажите, чтобы не гнал, мост еле дышит. И останавливаться нельзя, мост рухнет. Вам придется прыгать. Это давайте, мы тут договорились с местными. Нас пропустят, если не будем стрелять, то все мало. Элегант. Pociąg przyjechał. Artyom, prygaj! Skaczemy, je na pociągu, ale epicko! Nieplocho my zrobili, Artyom! Mega. No dobra. Zrobiliśmy tą misję. Bardzo dobrze. Перед нами бескрайние просторы России. W последний момент мостовики, похоже, поверили, что мы не демоны, и пропустили нас с миром. Ну, пропустили нас. То jesteśmy на новой мапе. Чуете это? На новой мапе. Артём. Артём. Просыпайся. Ты, який вагон. Які броні. Артём, тебя полковник в рубку зовёт. Pałkownik. Wstawaj. Dobrze powiedziano. Pałkownik. Jaki dywan wieśniacki. A jaka zamiana. Jaka kurde gościu.
Мы ведь теперь не дома, так что лучше так и действовать. Поаккуратнее. Спокойнее, Барза, спокойнее. У нас ведь людей и так мало осталось. И может, когда-нибудь мы сможем доверять незнакомцам просто... Просто потому, что они тоже люди. А спасу тут пощадить вам? Извини. Спи, стрящи. Что-то на философию потянуть. Ты забаш. Co to jest? Lampka. Okej. Okay. Radio. Włączmy sobie muzykę. Możemy sobie posłuchać. Генер, как слышите? Это Марко, я в Джумете. Прием! Генер, Генер, слышите как? Прием! Так, красавцы. Ладно, позже. Jak wyjść z tego? Я ведь тоже слушала радио. И никаких там переговоров не было, чтобы враги, там, оккупанты. Добро, выходим из стон. Ну, что ж там слышал? Добро, теперь так. Что там есть написано? Азамат, это Мархоль. Слышишь меня? Прием! Бронь. Азамат, хоть ты на Кавах. Прием! Окей, эквипунок. Слышу тебя нормально. Всё. Створение. Демоны. А, не слышит меня никто, вот чего. Новый свят, бандити. А, ну, фанатицы. Давай. Выстава Ханза. Окей. Залога. Да вообще хорошо все. Трошечка о людях наших. Добра, выходим стонд. Какой климатик, сон. Фаня зробили. Выходим стонд, перестанем тут глянзить. Tutaj też coś jest? W szachy można pograć? Fajnie to wygląda. Upgrade'y? Widzisz, jak ja tu dostrojался. Jak karolcie słowa? Część zebranych przez ciebie zasobów zostało zużyte do naprawy Aurory. Nie zapomnij przygotować się do kolejnej wyprawy. Wow! Co to jest? To jest tylko wymiana. Kamizelka, nic nie zrobimy. Jakieś upgrade'y? Bierzemy to. Dobra, tłumiczek. Obrażenia. Celność, stabilność, cyk. Dobrze zupgrade'owane. Stabilność zostawiamy. Jak widzicie, bardziej na singlu będę nawalał. Jest coś dobrego tutaj? Tłumika za Chiny nie wymienię. Dobra. Ty, a tak swoją drogą... To trochę się zastanawiam, czy tego pistoletu to nie wy... ten... Nie wykorzystać na zoom. Może być dobre. Luneta. Zobaczymy. Dobra, tu są jakieś upgrade'y. Magazynek. Celownik, dobra. No i jest ok. Ci jak tam nawalają. Wychodzimy. Ale przepraszam. Jak sobie gadają. Apteczka, dobra. Tworzymy więcej tych apteczek. Filtr do maski trochę wydłużmy. Masz wstyd. Tu jest Max. Do pistoletu naszego. Amunicja, super. A co to jest? Dobra, na razie tak zostawmy. Będzie ok. Wychodzimy. Co tam nas... Ty, patrzcie! To ten nasz pociąg. Ta drezynka mała. Spoko. Kibelek. Okej, okay, co dalej? Fajnie to wygląda. Dobra, wszyscy chcą z nami gadać.
Tutaj nie, nie możemy wejść. Заходи, Артём, присаживайся. Coś tu było. Muzyka, nie, nie będziemy się teraz, kurde, bawić w granie. Dobre to jest. Тебя полковник в рубке ждёт. Zupę robi, skubaniec. Ty też nie krugasz. Nie, miejscówka fajna. No, to... Pykniemy trochę? Pykniemy. Ну, в общем, сижу на балке, смотрю, как... Jaki klimat, fajnie to jest zrobione. Ну, ты тепло. Артём, считай, всю работу сделал. Większość roboty odwalił Artyom. No, brać się равно nie mieszaj. Sami za mój bronik spросили. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra. Co to jest? Jakieś kurde zmutowane króliki, zające? Dobra, idziemy do pociągu. Jak to fajnie wygląda. Fajny bajer, no nie? Że jedziemy w pociągu. Super to zrobili. Ja nie... Nie wiem. Ja pociąg traktuję jako, kurde, bazę taką fajną. W grach. Faktycznie taką bazę zrobili. No. Dorzucamy więcej do pieca, można to zrobić. Fajnie, że zrobili takie smaczki. To jest akurat dosyć przyjemne. Co jest w środku? Ej, dobra, już wiem, co jest w środku. Ciekawe, że dałoby się na górę wejść. Okej. Okay. Super, wagon mamy, podpięty. Co tam, pałkownik? Udało się związać się z Kowczegiem. Dziękuję, TT-szyk deszyfrator podключил. Kowczeg, Kowczeg, odwiedź, przyjem. Można z nim gadać? Siebie. Przyjem. Na связи pałkownik Святослав Мельников, командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. Как слышите? Прием! Да, да! Слышу вас хорошо! Слышу вас. Майор? Co ja zrobiłem? My podjeżdżamy do celi naszego długiego путешествия. Правительственному бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. О, jechaliśmy dalej, okej, dobra. Kurde, ciekawe, jak będzie nowa mapa wyglądała. Będzie duża, mała, mniejsza, większa? Jak obstawiacie? Strasznie jestem ciekawy. Kurde! No lubię pociągi! Naprawdę. Kругом все заброшено, но путь в норме. Прием! Добро! Dobra, skąd węgiel bierzemy? Bo to w nieskończoność będzie, nie będziemy jechać. Dotarliśmy, ale do czego? Jaka babuszka? Możemy tu strzelać. Mama, a my co здесь теперь жить будем? Nie знаю, а что? Мне здесь не нравится. Страшно. No, jest strasznie. Тише, что ты? Товарищ полковник, дозиметр зашкаливает. Так, всем надеть маски, пассажиры в рубку и задраиться наглухо. Да, конечно. Пойдем, Настюша. Маска. Меняем планы. Дальше пойдем на дрезине. Подождите там нас с Артемом. Есть подождать. А я? Ты ведь сюда столько попасть мечтала, как правительство докладывает, так без меня? Дочь я тебе или не дочь? Ладно, давай с нами, а то... Что это есть? Плеш проешь. Дрезинка? Даже не сомневайся. Герман, стоп-машина! Стоп-машина! Fajnie to wygląda, jakie góry to oddali. Hi-hi! Co dalej? Ale syf. Jedziemy do drezyną? W skażonej strefie... No nie może, będziemy siedzieć w skażonej strefie.
Ach, jak się kobietą swoją opiekuje, co? Można by było się uczyć. Tak точно, товарищ полковник. Отлично. Поехали. В дорогу. Wycofali się, mam nadzieję. Tak, z tego syfu. Widzisz, jak skłon skryła? Interesna, skłon załatwiona. Krater? Aha. Okej. To było od bomby. Przykre czasy, co? A jakże prawdziwe. Ciekawe, jakie mają ten wielkie państwa w zanadrzu zabawki. Смотрите, машин сколько. Widzisz, praw był Artyom. Со всей страны народ ехал. Filtr. Да, со всей страны. Только из Москвы никого не было. Без самоходу. Сколько времени зря потеряли. Jakie opancerzone. Co to jest? Toż to jest działko? Obrotowe? To gdzie? Co jest działko? To będzie strzelać? Полковник Мельников прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? Остались на поле. Снаружи опасно. Свяжитесь с ними. Пусть догонят поезд в главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в ковчег, полковник. Проходите по туннелю, спускайтесь на лифте. Внизу вас встретят. Чикаво. Coś mi tu śmierdzi. O, jaka mapa. Nie podoba mi się to. No, kto wizer lepszy, nie? Kurde, fajnie to zrobili. W końcu z fabułą polecieliśmy trochę, co? Od razu lepiej. Szkoda, że się nie da wyskoczyć, ja to już od razu bym coś robił. Aż się ile śluz mają. Dobra, ściągamy tą broń. No, posмотрим. Сэм, идиот. Я тут подумал. Нечего нам всем на доклад ловиться. Оставайтесь лучше с крестом. Wiecie, co coś zauważyłem? Zobaczcie. To jest noktowizor. Zakładamy noktowizor na twarz. Teraz... Zakładamy maskę na noktowizor. Albo zobacz. Teraz jest maska. Zakładamy noktowizor. A teraz podnosimy maskę bez zdejmowania noktowizora. Gacia! Dobre, co? Ничего Артему сказать не хочешь? Да, ты был прав, Артём. А я, пожалуй, нет. Спасибо, что не сдался тогда. Oczywiście ludzie powiedzą, ale się czepiasz. No sorry, jak robią grafikę, która ma być coraz bardziej realistyczna i wyglądać super, to fajnie by było, jakby trochę też ta logika była odzwierciedlona do końca, nie? No. Zwłaszcza, że to nie ten... Nie jedna tęga głowa robiła silnik graficzny. Więc się starała, żeby to działało. Świetnie, co to jest?
Но на такие глупости полагаю. Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети, но боеготовность основного состава на высшем уровне. Слышь, мне выдаю. Женщины и дети? Хорошо. Давно не было. Кто вы? Ui, was soll es? Co tu się stanęło? O-oh. Chyba nas złapali i myślę, że to jest świetny moment na zakończenie tego odcinka. I to taki bardzo świetny moment, nie? Już mnie gdzieś ciągnął. Związanego. Rozstrzelają? Czekaj, włączę noktowizor. Nie da się? A, dopracowane. To już rozebrali. Я требую немедленной встречи с министром обороны. Не волнуйтесь, все будет хорошо и даже лучше. И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин. На колации? Будем едли министра. Какой к черту ужин? Ты, люди, ты трупы. Что издеваешься, гад? То что с каких? Соткнись, доктор говорит. Где правительство гнида? Отвечай! Здесь, полковник, здесь. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. О, курна. Как ты смеешь, тварь? Вы же просто людоеды гребаные. Чашки. Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить, анализы сделать. Кашель мне ее не нравится. Ты, тварь, руки мне развяжи! Я тебе твои анализы так в жопу заколочу, плеваться ими будешь! Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Каннибалы не сон. Ты, сволочь! Пусти! Пусти, тварь! Морда достала. В общем, полковник, если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовете к нам ваших людей, оставшихся на поезде. Вам ясно? Ну вот, а я так надеялся поговорить наконец с умным человеком. Увы. Забьем мунажа? Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Что ж, надеюсь, что не можем не поднять жадной децизии. Яков, начинайте! Я ведь тебя с того света достану! Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами подавиться. А пока... Разрешите, ну, откланяться. Да я вас зубами рвать буду. Всех вас под корень. До войны еще надо было. Но я сейчас вас... Секера? Выжечь мразь эту. За то, что костей покажет. А теперь покушай. Какий обжидливый гость есть. Elegancko, kurde, rozwaleni tam śmierdziele. Mordę go. Dobrze jest. Chyba wystarczy. Jaka nuta. O kurde. Aż się chce grać dalej kolejny odcinek, co? Fu, tu pełno trupów jest.
Dobra, myślę, że nie można teraz zapisać? O ty skurczybyku. Gin śmierdzielu jeden. Jest. Jednak się przyda ten ekowizor. Ile kolesi w ogóle. Co chcę wstrzyknąć? Ja pierdzielę, co to jest w ogóle? Tylu typa? Serio? Wchodzimy, dobra. Nara. Ale typa. Szybko ginął. Mają mało HP. Da się coś zrobić? Jaka nuta, co? Ups, co ja zrobiłem? Maska to jest niepotrzebna. Część ściągamy. Nie da się zapisać, ja chcę skończyć live'a. O, z odcinek. Sam, bierz filtr wentylacyjny, generatorny zał i składy. Syfiarze. Ze mną w komandny centrum. Idiota. Artyom, na ciebie kazarmy i medblok. Koszar i lazaret, okej. Idą debile. No pojechali. Artyom, twój gaz. Dobra. Działa zapis. Dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, łapkujcie. A, wkręciłem się. Kurde, jeszcze bym poleciał z następnym, ale nie mogę teraz. Do następnego. Trzymajcie się. Do środy o 18? 17? Coś takiego. Trzymajcie się. Hej.